Historia z lalkami jest dla mnie tak stara, jak stara jestem ja, czyli już jest ponad pół wieku grubo. Zawsze kochałam lalki, to były moje ulubione zabawki, ale tak naprawdę pierwsze lalki, od których zaczęło się takie zbieranie lalek takich właśnie regionalnych, w etnicznych strojach, zaczęło się od takiej parki holenderskiej, w bardzo takich tradycyjnych holenderskich strojach, którą dostałam od przyjaciół moich rodziców, którzy wrócili z Holandii. W tej chwili dokupuję na aukcjach, dokupuję na starociach lalki, również głównie z rejonów, w których byłam. Ale ponieważ no, bardzo lubię lalki obszywać, reperować, więc czasem jakieś różne inne bidy wyciągam i też je do tej kolekcji dokładam. No i się tak stale powiększa, powiem szczerze, że jeszcze ich nie policzyłam. Największym sentymentem darzę tutaj jest taka lalka cieszynianka. To ponieważ jest to lalka najstarsza w kolekcji, dlatego że to jest lalka mojej mamy, lalka z lat 30., czyli lalka, która przeżyła wojnę. Operuję trzemaka. Kropkami, kreskami i kolorem. Kropki zaczęłam stawiać 4 lata temu. Na początku wykorzystywałam nawet wiertła męża, okrągłe strony, od pomadki, etui, a później wypatrzyłam w internecie, że są specjalistyczne narzędzia. I tak się zaczęła moja pasja. Daje mi bardzo, bardzo dużo radości, satysfakcji, ale też skupienia, perfekcji, no i medytacji. Odprężam się przy tym. Zdałam sobie sprawę, że twórca tak zwany, czy to jest amator, czy profesjonalista, swoje prace nie robi dla siebie, tylko dla odbiorcy. I to, co Państwo poczujecie na tej wystawie, zobaczycie, to czujcie się gospodarzami i odbiorcami. To nie jest już moje, to już jest świata. Jest taka anegdota reżyserowi Markowi Koterskiemu. Syn Michał Koterski zadał pytanie. Tato, o czym będzie ten film? On odpowiedział. O czym będzie ten film? To powiedzą ci, którzy go obejrzą. Co sobie pomyśleli, co poczuli. Tak jest w tym przypadku.